Ostatnio bardzo taki wrażliwy, myślę, i taki szczery wywiad. Powiedziałeś, że jesteś wyzywany od ciot prosto, wprost. I powiedz, gdzie takie sytuacje mają najczęściej miejsce? Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ja tego wywiadu nie udzieliłem. W związku z tym już wielokrotnie pojawiały się na łamach gazet i portali internetowych wywiady, których nigdy nie udzielałem. W związku z tym w ostatnim czasie nigdy nie zdarzyła mi się taka sytuacja, a nawet gdyby mi się coś takiego zdarzyło, ludzie mają prawo do własnej opinii, a to, że osądzają człowieka po okładce, to jest ich sprawa i ich upośledzenie. Ale powiedz, dlaczego nie chciałeś tego dementować, nigdzie nie napisałeś, nie poinformowałeś, że to nie jest... No, takie są media. Ja jakby mnie naprawdę takie rzeczy nie interesują. To są momenty w życiu, które się po prostu omija, dlatego że nie warto skupiać się na rzeczach, które niczego nie wnoszą do naszego życia.